Zdań. Ze względu na to, że dzisiaj przeżywamy szczególnie pewnie bolesną dla różnych z Kresów, ale chyba dla całej Rzeczypospolitej, my też jesteśmy dzisiaj na Kresach Północno-Zachodnich, rocznicę 70. wydania wyroku śmierci na największe elity oficerów II Rzeczypospolitej. Chciałbym życzyć, abyśmy tu w tym środowisku, tu wśród tych pamiętających Lwów, tak jak moi rodzice, stworzyli nowe elity i to, co jest jeszcze moim marzeniem jako instruktora czynnego 42 lat, wcześniej ZHP, a teraz ZHR-u, aby tu powstały również drużyny żeńskie i męskie harcerskie. Szczęść Boże!